Cześć. Witam Cześć. Was bardzo serdecznie. Jak widzicie, wyjątkowo nie jestem sam. Obok mnie jest człowiek, który od 3 lat współtworzy ten kanał, Piotrek. Oficjalnie wam go tym samym przedstawiam. Do tej pory z reguły był z drugiej strony kamery, a jego obecność dzisiaj przed okienkiem jest nieprzypadkowa, bo będzie aktywnym uczestnikiem jednego z 2 projektów, które dla was właśnie przygotowujemy. Piotrze? Witam serdecznie po raz pierwszy z tej strony. Dokładnie tak jak powiedział Mariusz, jestem z tej strony okienka, dlatego że już za 2 tygodnie akurat ruszy seria, w której ja się będę pojawiał. Seria, która nazywa się Zapytajmy Mariusza. I w tej serii będę zadawał pytania, oczywiście związane z tematyką naszego kanału, dotyczące historii i w większości dotyczące militariów. No a Mariusz będzie musiał zrobić jakiś research tak zwany, czyli przejrzeć jakieś dokumenty i materiały źródłowe, aby jak najlepiej, jak najciekawiej odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli cokolwiek dodać do tego, co on opowie, no to w komentarzach będziecie mieć taką możliwość dorzucić coś więcej, dopisać albo dopytać, jeśli coś jeszcze chcecie, żeby więcej się o tym dowiedzieć. Ważne też, by podkreślić, że każdy z tych odcinków będzie zawierał swoją tezę. No i waszą rolą będzie ewentualnie się z tą tezą zgodzić lub też nie. Dokładnie. Tak. A seria pierwsza niejako, która już jutro o godzinie 17 wystartuje na naszym kanale, to spotkania z historią. Tą serię, to kolejne nowe nasze przedsięwzięcie organizujemy wspólnie z Muzeum Miejskim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział Zagłębiowski oraz partneruje nam również Uniwersytet Śląski w Katowicach. W ramach spotkań z historią będę miał przyjemność rozmawiać z historykami o ich najbardziej aktualnych pracach. Tak byście mogli zobaczyć, nad czym w danym momencie dany historyk pracuje, a są to rzeczy nie zawsze tak ogólnie dostępne i z reguły bardzo, bardzo ciekawe. Taka rozmowa będzie trwała około godziny, choć mamy już jedną taką, która zdecydowanie ten czas przekracza i mamy dużą nadzieję, że ta formuła również wam się spodoba. Dokładnie. 2 projekty. Pierwszy, ten, o którym ja mówiłem, może troszeczkę bardziej luźniejszy, troszeczkę bardziej młodzieżowy, aczkolwiek myślę, że dla wszystkich fascynatów historii na pewno będzie to ciekawy projekt. Natomiast projekt drugi, czyli spotkania z historią, to tam już są ciężkie działa wytoczone. Naprawdę takie informacje, takie ciekawostki, których na lekcji historii na pewno nie usłyszycie. Ale dlatego właśnie też zapraszamy młodzież, która tak z chęcią ogląda nasze i korzysta z naszych lekcji historii pod ostrym kątem. Myślę, że z obydwu projektów będziecie też zadowoleni, będziecie mogli korzystać i może coś ciekawego dla siebie wyciągnąć. I zabłyśniecie może właśnie na lekcji historii. Jakaś dodatkowa ocena może wskoczy wam. No cóż, pozostaje nam tylko gorąco was zaprosić do oglądania tych naszych 2 jeszcze projektów. Jeszcze nam coś pozostaje. Tak? No myślę, że na pewno widzowie nasi mają wiele pytań dotyczących naszej głównej serii, pierwotnej serii, czyli serii o wozach bojowych. Jesteśmy wam winni troszeczkę wyjaśnienia, dlatego Mariusz wam to wyjaśni. Słuchajcie, oczywiście bardzo was przepraszamy. Przez ostatni rok byliśmy bardzo mocno zaoferowani pracą nad tymi naszymi 2 projektami. No, dodatkowo też wybaczcie nam, ale to co robimy, robimy hobbystycznie. Oprócz tego każdy z nas ma własne życie zawodowe i rodzinne. No i nie możemy wszystkiego tego rzucić i w całości poświęcić się kanałowi tak jakbyśmy chcieli. Ale gwarantujemy wam, że tematu wozów nie porzucamy. On na razie jest odłożony, ale mamy cichą nadzieję, że wkrótce uda nam się ten temat odnowić i znowu ruszyć na polowanie, by jakiegoś grubego zwierza wam pokazać. Dokładnie. Ja tego też nie odpuszczę, więc bądźcie cierpliwi, błagamy jeszcze trochę, a na pewno coś ciekawego wam jeszcze przedstawimy. Dobra. No cóż, zapraszamy was na nasze nowe programy. Mamy cichą nadzieję, że lajkami, subskrypcjami potwierdzicie, że są to materiały warte oglądania. Do zobaczenia. Jutro godzina 17, pierwszy odcinek serii Spotkania z historią. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.